Poręba. Pod starości z Niegoszowic i jego miłość pan Wawrzyniec. Drewniany konik, brat drewnianej jaszczurki. Do poręby. Skowronek w gnieździe. Jasiek nieje klusek, Marysia skubie róg zapaski. Czeladnicy mistrza Wita poskładali narzędzia, odpasali fartuchy. Kilku wykwintnisiów skoczyło do sypialni za pracownią zmienić podniszczoną odzież i przeczesać zapylone włosy. Inni wybiegli na miasto, nie umywszy nawet rąk po robocie, a wszystkim pilno było uciec z warsztatu. Ci, co się postroili, zawrócili z ulicy Poselskiej w grocką i podążyli śpiesznie do gospody, pod Srebrną Gruszą, gdzie właśnie odbywał się poczęstunek wyzwolinowy Pietrka z Myślenic, pozłotnika, na którą to zabawę solenizant zaprosił kilku dobrych znajomych z innych pokrewnych cechów. W pustej i wyjątkowo cichej czeladnej izbie siedział przy stole Wawrzuś i rysował kredą na tabliczce jakąś postać wysmukłą w powłóczystej szacie. Pocierał czoło lewą ręką, to znów zmazywał rysunek mokrą szmatą. Nie szła mu robota. Ściemnia się. Dam spokój, trzeba będzie jutro próbować. Może lepiej pójdzie. Kto tam? Czego? W uchylonych drzwiach od sieni ukazała się jakaś jasna głowa. Chciałbym się wi. Jesteś w domu! Wysoki, ogorzały chłopak po wiejsku ubrany wskoczył do izby, nie prosząc o pozwolenie, i chwycił siedzącego z tyłu za ramiona. Cóż tam za głupie krotochwile! Puszczaj! Odwrócił się i skoczył na równe nogi z krzykiem. Urety! Jasiek! A ja! Skąd Skądeś się wziął! Przyjechałem z końmi na jarmark. Chłopców i Kaspra zostawiłem w stajni, a sam co tchu do ciebie. Aj, Wawrzuś, Wawrzuś, tyle lat, jakem poszedł z Krakowa. Gadaj no, to już będzie chyba. Ano, ni mniej, ni więcej i na pięć roków i trzy miesiące. Jak ten czas leci, aż się w głowie zawraca. Ale skądże tak dokument nie pamiętasz, nawet miesiące? Bo widzisz, ów ten rok srodze był dla mnie ważny. Cała przeprawa z czarnym Rafałem, jeszcze mi dziś włosy stają na głowie. O i mnie! No, a przedtem nasza droga do wilna z ołtarzem dla królewica widziałem go tak z bliska, jak ciebie teraz. Kolana jego całowałem, do śmierci tego dnia, tego miesiąca i tego roku nie zapomnę. No, ale co z tobą się dzieje? Czemu żeś nigdy nie zajrzał? Nie mogłem. Jakoś we dwa czy we trzy tygodnie. Wiesz, Wawrzuś, do dzisiejszego dnia ci dziękuję, że mnie namówił wrócić się do pana miecznika. Dobrze, dobrze. Cóż było we dwa tygodnie? Pojechali państwo pod Piotrków do ojców pani. Ma się wiedzieć, ja z nimi. Tamem się bardzo prosił, coby mi wolno było przy gospodarzu posługować. Przy jakim gospodarzu? Tak się nazywa najstarszy z parobków, co dozór ma nad żniwem, orką, siejbą. Nieco karbowy, nieco pod starości ot, politycznie się go zowie gospodarz Pan miecznik zawdy jednako łaskaw na mnie Zezwolił chętnie, bom się mu też i przyznał w pokornej poufałości Że całe myślenie mam ino ku temu, by se gdzie na wsi gruntu kupić i kmieciem być Jako dziad i pradziad A daleko ci jeszcze do tego? Niewiela już braknie, ściskam każdy grosz, jaki no mogę Na przyodziewę jak najmniej wydaje Ot, byle oberwano nie chodzić. To się i zasług za kilka lat sporo uskładało, a dodawszy one dwadzieścia dukatów, co mi w ratuszu za schwytanie czarnego Rafała wypłacono, to już bez mała wystarczy. I no Bogiem, a prawdą, nie mnie się one czerwieńce należały i no tobie. Przeciem ja ani we śnie o tym nie pomyślał, że Hincz Bartnik, a czarny Rafał to jedność. Baj baju! Tobie grosz potrzebniejszy, kiedy se na gospodarstwo zbierasz. Ja już na wieś nigdy nie wrócę. Urwał, machnął ręką i odetchnął głęboko. Juści, do roli toś ty, prawdę rzekłszy, niewydarzony. Stań no przy mnie, po ramię mi nosięgasz, a ręce małe i niespracowane niczymu panny miecznikówny, ale w tych rękach, rzemiosło masz piękne, za jeden tydzień więcej zarobisz, niż ja za rok. Wtedy nie mamy se co przyganiać. Obu nam dobrze na tym świecie. No tak, aleś nie skończył o tym Piotrkowie. Ano, krótko, niedługo dokończę, że mnie w owym grodzisku państwo ostawili, abym się wszystkiego, co mi trzeba, w porządku wyuczył, jako że u pana Podstolego rodzica pani Miecznikowej gospodarka na dziesięć mil w koło była sławna, a u nas w Niegoszowicach więcej mokrych łąk i bajorów niż ornej ziemi. Państwu zasie zabawa bardzo w głowie i jazdy do Krakowa, a nie co inszego. Wtedy całe te lata wybyłem w Grodzisku. Dopiero na wiosnę dali mi państwo rozkaz wrócić do dawnej służby. Jaką się u nich nauczył, u pana miecznika próbować. Pismo dostałem od pana podstolego okrutnie chwalące, no i zgadnij, Wawrzek, co dalej? Ożeniłeś no się, a bo co? e zaraz bym się ta żenił. Ciekawości, z kim i za co? — Nie zgadłeś, więc ci powiem, od świętego Jana jam ci jest pod starościm albo, jeśli wolisz, gospodarzem w Niegoszowicach. — Ojoj, to ci się muszę w pas kłaniać i wasza miłość gadać. — Pewno, pewno, zbytnio se nie pozwalaj ze mną. Objęli się za szyję jak bracia i pocałowali się ze śmiechem. — No, a ty gadaj o sobie. — Cóż powiem, I norok śmierci królewica zapisany mam w sercu. Potem dzień za dniem, tygodnie, lata mijały, ani nawet nie było sposobności korzystać z podarunku od kniazia. Z jakiego podarunku? Nie wspominałem ci? Jak żywo. Ano, to czekaj, że zacznę od początku. Trzeciego marca to było, wszystko mi stoi przed oczyma, jakby się wczoraj działo. Trzeciego marca tedy, czyli nazajutrz po przyjeździe do wilna, rozwieramy paki, wyjmujemy święte figury. Stanko z jurkiem na wyrypę ołtarzową szafę zbijają, aż tu drzwi służba naroście otwiera i wnoszą królewica Kazimierza. Srodzę się radową panienką najświętszą i przecudnymi aniołami, aż pokraśniał na obliczu i ręce raz wraz w górę wznosił z podziwienia. Wszystko mu stanko musiał tłumaczyć, jak będzie ustawione, a ja mu się podsuwam przed oczy z maluśkim aniołkiem, com go sam rzeźbił. Tak się też onym, dzieciątkiem ucieszył, aż strach. Wraził rękę do kieszeni, podarował mi dwa czerwieńce na pamiątkę i pyta. Cóż se kupisz za te pieniądze? A nim się zająknął i no krzyczę, żółte ci rzemki. A on, choć niemal umierający, jeszcze się moją głupotą ozweselił. Śmiał się nawet. Kazał Paziowi przynieść ze sypialni swoje własne, co mu były niewygodne i mnie je podarował. Do tej pory nie miałem ich na nogach. Na wesele je chowasz, czy co? Nie, na nabożeństwo u Panny Maryi w dzień poświęcenia naszego ołtarza. Ale gdy o to pytasz, było i wesele, a jakże? Czyje? Stanka Stwosza z Jadwisią, ja Stwosza jedynaczką. Zaprosili cię? Niech no by nie zaprosili. Drużbą mu byłem, Pannę do ołtarza prowadziłem. Dworujesz sobie ze mnie, Takich robaczek, Żeś sam wielki niczym wyrwidąb, to ci każdy za mały... Przecie urosłem sporo przez tych kilka roków, a wesele było w kwietniu. Dobrzeć to, ale taki stanko, Mistrza Wita, syn. Ojoj, straszne mi cuda. Czeladnik jako i ja. Co ty gadasz? Toś ty już wyzwolony? Chyba się nie ma czemu dziwować, gdy dziesięć lat we warsztacie jestem. Chłopaki wołają na mnie wy albo pan Wawrzyniec. W dodatku rzeknę ci jeszcze, że mnie mistrz wcale jawnie chwali, przed ludźmi się mną chlubi i prawą ręką swoją zowie. Cie wy, cie wy, a toś ty u rusu nie na żarty. Teraz na mnie kolej w pas się kłaniać waszej wielmożności? Wędrówkę do obcych krajów odprawiłeś? Jeszcze nie, mistrz mnie nie chce puścić. Bo to już za kilkanaście dni ołtarz ustawiamy w kościele. Więc przy wykończeniu naszemu panu prawa ręka się przyda. Mówiąc, zaśmiał się wesoło. A ja se myślał, że co? Że jak koniec będę na jarmarku i pieniędzy panu miecznikowi odwiozę, to se razem. O, jakie też to ciężkie, takie powolne gadanie. A dy kończ kiedyś zaczął? Myślałem, że se razem choć na dwa, trzy dni. Do poręby pójdziemy. O Jezu Nazareński! Krzyknął Wawrzuś i zasłonił twarz rękoma. No co? Poszedłbyś, prawda? Czego się nie odzywasz? Ludzie, deon płacze jak baba. Nie wstyd ci? Wąs się chłopu sypie i beczy. I Już nie. Już by się całe uspokoił. Ach! Mujeś ty, kochany, jak ja głupi, głupi, głupi. Ani razu się nie spytałem, czy znasz, kędy się idzie do naszej wsi. Od dziecka, jakby mi kto gwóźd w głowę zabił, nie śmiałem nawet pomyśleć o porębie. Ledwiem wskoczył w tę puszczę zatraconą, jużem zgubił drogę do domu. A potem ojciec Szymon i ksiądz Kanonik perswadowali mi tyle razy, że jest kilkanaście poręb w polskim kraju. Skąd wiedzieć, która moja? Ach, Jasiek, Jasiek, gdyby mi dziś kto zabronił, z łańcucha bym się urwał, spod ziemi bym się wykopał, a leciałbym z tobą jak ten wicher. Tego nikt nie wyrozumie, ile ja się bez te dziesięć lat napłakał za matusią. No, gadaj, kiedy pojedziemy? Cichaj, cichaj, nie bądź taki nagły. Nie umarłeś do tej pory to jeszcze kilka dni poczekasz. Z koniami muszę skończyć, pieniądze do domu odwieźć, pozwolenie od pana dostać, i dopiero przyszedłbym po ciebie. A mistrz co na to? Mistrz dobry! Będę go strasznie prosił, to się dwa dni obejdą bezemnie. Stanko mu równie dobrze pomoże. Zresztą ołtarz już tak jakby skończony, złocą go tylko i malują. Jasiek, Jasiek, już mnie ani ci żemki od królewica tak nie radują, jak ta nadzieja, ta nadzieja! O matko boska z matusinego obrazka, dziękuję ci! Patrzajże, to ja właśnie tą samą drogą szedłem do Krakowa Dziwił się Wawrzuś Łobzów, balice, rudawa, pisary I no przed pisarami to już se nie wspomnę Daleko jeszcze? Nie bardzo i no lasem w bok od tęczyna Potem brodła, znowu krzynę lasem i już my doma Raju, raju, co oni powiedzą jak nas zobaczą? Ciekawość czy poznają? Dziecko się więcej przeinacza z latami niż starszy człek. Ileżeś to miał wtedy? Coś ponad osiem lat. No, a teraz osiemnaście, to kawał czasu. Ludzie gadają, co matka dziecko po trzydziestu latach zdoli poznać. Zobaczymy. No prędzej, prędzej, i no byś przysiadał co sto kroków. A bo mnie w porębie nikt nie czeka, odparł Jasiek cicho. Tedy chodźmy dalej, kiedy ci tak pilno. O ile milsza była ta wędrówka dwóch przyjaciół od błąkania się samotnego dziecka udręczonego strachem i głodem. Szli śpiewając wesoło Krakowiaki, pogoda jak na zamówienie, a gdy im lipcowe słońce nadto dopiekało, kładli się w lesie na mchu i odpoczywali. Chleba, sera, wędzonki mieli obaj zapas potężny, źródełka po drodze częste. Słowem, gdyby nie tęsknota wawrzusia, migiem zleciałyby im te mile z Krakowa do poręby. W brodłach uczynili sobie ostatni popas. Jasiek obiecywał, że za dnia jeszcze staną na miejscu. Przed wschodem słońca wyszli, a choć młodzi i silni, zaczynali uczuwać zmęczenie. Aż tu jak na szczęście Turk od wozu rozległ się za nimi. Przystanęli. W którą stronę jedziecie gospodarzu? spytał Jasiek. Kazbym jechał. Toli do Poremskiego Lasa. Może byście nas podwieźli, krzynę. Od Krakowa piechotą idziemy, tak? Nogi bolą. A siadajcie, wozu mi nie ubędzie i konie nie poczują. Skoczyli uszczęśliwieni, że im się taka gratka trafiła. Wóz się toczył cicho, koła grzęzły w piasku. A wy dokąd? spytał chłop. Także do poręby. Odwiedzić kogo, albo do księdza może? Do krewnych. Krótko odpowiedział Jasiek, ale Wawrzuś nie mógł się powstrzymać i spytał drżącym głosem: Nie znacie przypadkiem Wojciecha? Tego co jego chałupa czwarta z kraja. Wojciecha z Kowronka? Jości, że go znam! Krowę u mnie kupił dopiero w tamten czwartek. Skądże mnie o niego pytacie? Po pańsku odziany, a możeście syn dziedzica z poręby? Nie, z Krakowa jestem, odparł Wawrzuś. Serce mu waliło ciężko, aż się bał, że tamci ten łomot posłyszą. A co dzieje się z Mikołajową Śliwiną? Zapytał Jasiek. Ano, bieduje baba przez chłopa. Rady sobie dać nie może. Rolę pospuszczała sąsiadom, bo jakoż będzie sama wedle ziemi robić. Nie wydała się? Chłop splunął. I kto by ta brał takową sekutnicę? Męża zatrapiła, pasierba z domu wygryzła, spiekła rodem baba i tyle. Dziewczyna z pierwszego małżeństwa też bez jej niedozór zaziębiła się i pomarła. Znają ludzie śliwinę, każdy jej z drogi schodzi. A synka ponoś miała? Miała i ma do tej pory. Pan Jezus sprawiedliwy za biednego Jaśka na własnym dziecku ją pokarał. to Toto ani jeszcze nie gada po ludzku. I no mam roce jakoś nieskładnie. Ciężko wyrozumieć, czego chce. Musicie tutaj wysiąść, bo ja dotracza, jadę drzewa se wybrać na stodołę. Bóg zapłać za przysługę. Za mało, za mało, odpowiada gospodarz, skręcając w lewo kulasowi. Daleko jeszcze? Niecierpliwił się Wawrzuś. I no ta górka zasłania, odpowiedział Jasiek. No to biegnijmy. Wypoczęliśmy na wozie, a ty się wleczesz jak ten ślimak. Biegaj sam kiedyś taki chybki. Ja już nie mogę prędzej. Szli pod górę w milczeniu. Jasiek, ta wieś, tam, czy to... Już ci, że poręba. Idźże se do domu, a ja popytam się o wójta i z nim pierwej pogadam. Kiedy nie niedola, to może bym ja od niej ojcowiznę wykupił. Wawrzuś nie słyszał już ani słowa. Biegł ku wsi nieprzytomny z radości. Ach, co tam matusia teraz robi? Ani się domyśla, że jej synek stracony już, już! Za chwilę, za pół chwili do nóg jej upadnie. Przystanął. W oczach mu się mieniło, w uszach dudniało. Oparł się o drzewo, bo się czegoś nogi pod nim uginały. O raju, tak blisko! A ja stoję i ruszyć się nie mogę! Przetarł oczy, otrząsnął się powoli, nieśmiało szedł w ulicę. Minął chatę Bartoszów, sad, stodołę. — A jak zmyle? Ta druga, Maciejakowala. jakowala, teraz Marka Walecnego, teraz, teraz, teraz nasza. Jakby mu kto kamienie do nóg przywiązał. Wlukł się o ciężale, potykał się jak pijany. Na przyzbie przed domem siedział ośmioletni, jasnowłosy chłopczyna. I kozikiem gruby kij oskrobywał. W imię ojca i syna, gdy to ja, jak raz moje lata, moje włosy, oczy, całe liczko moje. Dobrze mi się sobie naprzypatrował w zwierciadle u księdza kanonika. E, coś mi się zwiduje, mam idło, dziecka bym się bał. Niech będzie pochwalony, czy dobrze trafiłem do Wojciecha Skowronka? Chłopczyk spojrzał na nieufnie, ufnie, głowy nie podnosząc. I mruknął. Na wieki, już ci tutaj. A czy gospodarz w domu? Nie, w polu. A gospodyni? Do dworu posli. A czyjżeś ty? Malec odpowiadał niechętnie, badawczo tylko przypatrując się nieznajomemu. Ostatnie pytanie wydało mu się zapewne bardzo niemądre, bo zapomniał o wszelkiej przezorności wobec obcego człowieka i parsknął śmiechem. A zeby, tatusiów i matusiń. A po co żeś tu przyszedł? Kazem miał być. Ja se ta we swoim domu siedzę, ale wy, panicku, cego i tu chcecie? Matko Najświętsza, rozumiem. Łzy mu się zakręciły w oczach. Przysiadł se na przyzbę do dzieciaka. Ten mu jakoś nie bronił i dalej swój patyk obrabiał. Toś ty, synek Wojciechów? No. A siostry masz? Jakże, Marysie i Kundusie. A braci? Był jeden, ale dawno pomarł. Cóż skrobiesz tym kozikiem? Kunia, co bym miał na tym za krowami na paświsko jechać? Pokaż no. Nie bój się, nie wezmę ci i no coś zobaczę. Widzisz, z tego końca jest gruby i zakrzywiony. A ja mam w kieszeni taki sprawny, ostry nożyk, co wszystko zdoli. Wyrzezam końską główkę, dopiero będziesz miał źróbka jak się patrzy, dobrze? Róbcie. A piękny będzie? Jak żywy! Nigdy w ciągu dziesięciu lat pracy u mistrza Wita nie rzeźbił Wawrzuś z takim zapałem, jak dziś końską głowę dla braciszka. Malec ukląkł na przyzbie, przytulił się do nieznajomego i patrzał mu przez ramię z gorączkowym przejęciem. O, jakie to łuska! I grzywka! A chrapy ci rozwalił, pilno mu wyskakować! Retyści, jaki to smyślny nożyk! Od carownika go macie? Podoba ci się konik? Czekaj, czekaj, jeszcze mi go nie wydzieraj, muszę skończyć porządnie. W niecałą godzinę wierzchowiec był gotów. Uwiązano mu postronek do szyi i malec objechał podwórko. Zatrzymał się przed podróżnym, popatrzył na rozjaśnionymi uciechą oczkami, objął nagle za szyję i zaczął całować. Wawrzusia znowu niemoc ogarnęła, ale w uszach śpiewały mu jakieś anielskie głosy. Jesteś w domu, w domu. Ojca masz i matusie, i braciszka, i siostry. Skończyła się tęsknota. Na całym Bożym świecie nie ma szczęśliwszego od ciebie. Wziął chłopca na kolana, głaskał go po głowie i buzi, chciało mu się płakać, śmiać i znowu płakać. Widzisz, jakiś niedobry? Jeszcześ mi nie powiedział, jak cię wołają. ze? Jandrek. Nie wiesz, rychło tatuś wróci? Zarozicki, siano bez cały dzień przewracali. Słońce się chowa, to i przydą wiecerzać. O, widzicie, jak raz na przełaj miedzą idą. Wawrzuś się zerwał, postąpił kroki i stanął. Gospodarz dochodził już do wrót. Niech będzie pochwalony! Zdławionym, nieswoim głosem wyszeptał chłopak, zdejmując czapkę. Na wieki! Podróżny? A skąd? Z Krakowa, strudzonym zrodze od świtu idę. Nie przenocowalibyście mnie? Gość w dom, Bóg w dom. Wejdźcie do izby, paniczu. Nie żaden ja panicz, gospodarzu. Ino prosty czeladnik. Dopraszam się waszej łaski, co byście mi nie dwoili. Ino po imieniu gadajcie. Wawrzek. Kmieć drgnął i bystro popatrzył na chłopaka. Siadajże na ławie. Spocznij. Wnetki przyjdą i matka dostaniemy wieczerze. A gdzie droga? Daleko. Wracam do ojców, com ich dziesięć lat nie widział. Dziesięć lat? powtórzył Wojciech i westchnął. Tatusiu, patrzcie ino, jakiego mi ślicznego kunia ten paniec wyrzezał. Gospodarz przesunął ręką po czole i znowu patrzał na nieznajomego lękliwym, pytającym wzrokiem. Podróżny spuścił oczy i czapkę w rękach obracał. W tej chwili dały się słyszeć z pola wesołe głosy. Żywa rozmowa, przeplatana śmiechem, doleciała ich uszu, i goniąc jedna drugą, wpadły do izby dwie młodziutkie dziewuszki. Na widok nieznajomego stropiły się i poskoczyły za piec. W progu stanęła gospodyni. Sprzedałam całe płótno dziedziczce. Kazała setkać drugą sztu. Urwała. Teraz dopiero spostrzegłszy obcego. Obrzuciła go wzrokiem. Zmrużyła oczy jakby ją nagle słońce olśniło i oparła się ramieniem o odrzwia. Wawrzuś wstał z ławy, kobieta weszła do izby. Tak jak przed chwilą gospodarz, spytała i ona. Podróżny? Nikt nie odpowiedział. Niepokój drżał w powietrzu, Wojciechowa podeszła bliżej, chciała pewno zagadać do chłopca, ale nim usta otworzyła, Wawrzuś runął na ziemię, obejmując ją za kolana. — Matusiu, najmilejsza, Matusiu! — Dziecko moje zaginione, mój Wawrzuś, moje umiłowanie, a nikady nie dawała wiary, co byś ty miał nie żyć. Chwyciła go rękoma za głowę i jak to ślepi czynią, macała go po czole, po oczach, po ustach. Czy ten sam, czy żywy, czy jej się nie śni. Skoczył i Wojciech ku nim, a Wawrzuś, nie wstając z klęczek, witał ojca i po nogach go całował. Oj synku, synku, a czemu żeś się ty przede mną zataił? Pytał ojciec na wpół z wyrzutem. Tak mnie coś za gardło ściskało. Nijak nie wiedziałem, od czego zacząć. Imię swoje wam powiedziałem i że do domu wracam po dziesięciu latach. Nie małem, że sami zmiarkujecie. Ale jakem zobaczył Matusie. Potargały się wszystkie zapory, byłbym od razu krzyczał, kto mi jest, ino mi coś szepnęło w ucho, że z nagłości przelęknienia zasłabnąć gotowa. Te, tym się ino patrzył, czułem, że odgaduje i już nie mogłem zdzierżyć dłużej. Marysia i Konda wyglądały z zapieca na tego brata po miejsku odzianego, z gładką, nieopaloną twarzą i białymi rękami. Nie śmiały się zbliżyć. Sam pobiegł do nich i wycałował za całe dziesięć lat. A Jędrek chodził dumny, bo to on pierwszy z braciszkiem gadał i jemu Wawrzuś, a nie tatusiowi ani matusi, konika wyrzeźbił. Dopiero przy wieczerzy nie było końca pytaniom. Wawrzuś opowiedział całą swoją historię z najdrobniejszymi szczegółami. A rodzice znów mówili, jakim straszno było myśleć, że on tam w puszczy o głodzie się błąka. Że godzikie zwierzęta rozszarpały, jak ojciec nazajutrz po jego zniknięciu wybrał się konno skoro świt i szukał po lesie daremnie. Wszystko sobie rozpowiadali. Wojciechowa popłakiwała nad niedolą swego biednego dziecka. To znowu wybuchali wszyscy śmiechem, gdy była mowa o figlach, beksy i brzuchomówstwie grzegorza. Wawrzuś zataił w swym opowiadaniu, jak nieraz okrutnie się z nim stary kuglarz obchodził. A tylko chwalił serdeczną opiekę i dobroć grzegorzowej. I o księdzu kanoniku mówił im dużo, i o ojcu Szymonie ze łzami wspominał, a wszystkiego tak ciekawie słuchali, nawet mały jędrek oczy wypatrywał na ślicznego panicza, co jest naprawdę jego braciszkiem. Aż tu w otwartych drzwiach stanął nagle Jasiek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! A mnie też ta biednego nie napędzicie od siebie? Na wieki! Wojciechowie spojrzeli na syna pytająco. Nie poznajecie go, tatusiu? Gdy to jasiek Mikołajów. Gdyby nie on, nie byłoby mnie tu dzisiaj. Drogi nie znałem, ani nazwiska swego nie wiedziałem. On mnie tu przyprowadził. A toś na Jaśku, miły jak niej rodzeńszy, zawołała Wojciechowa. Cały wiek kochania ledwie zdoli zapłacić za ten podarunek, jakiśmy dziś od ciebie dostali. Siadajże przy mnie, synku. Maryś, Podaj wieczerze gościowi. Jeszcze kluski ciepłe. Jedz z Panem Jezusem. Marysia postawiła przed Jaśkiem misę pełną po brzegi. Chleba ukroiła serdecznie, jakby dla czterech, nie dla jednego. I byłby jadł ze smakiem, gdyby mu czegoś oczy nie skakały raz po raz ku dziewczętom. Czy na małą kondusie poglądał, czy na szesnastoletnią Marysię, nie wiadomo. Dość, że klusek bardzo powoli ubywało. A Maryśka, czerwona jak piwonia... Poskubała cały rożek od zapaski na strzępy. Czasem przychodzi taka ciekawość na ludzi, że się jedno drugiemu nie może napatrzyć. Marysia miała oczy jak smoła czarne, a Jasiek jasno-siwe jak woda wiślana. Siwe dziwowały się czarnym, co takie bystre, a czarne siwym, że z nich uciecha tryska. Szczęście, że matka wpatrywała się cały wieczór w syna, jak w cudowny obraz, bo niechybnie dostałaby się Maryśce bura za potarganą zapaskę. Rozmowa przeszła i na sprawy Jaśka. — No, jakże, widziałeś się z wójtem? — spytał Wojciech, powiadomiony przedtem przez Wawrzusia o zamysłach przyjaciela. — Dziękować Bogu, zastałem go doma. Wszystkośmy obgadali, obradzili dokumentnie. Poczciwy człek, że się to lubili oba statusiem, zawziął się okrutnie, co by mi dopomóc. Od razu gada, idźmy do macochy i poszliśmy. Poznała cię? spytał Wawrzuś. Ale gdzie? Dopiero jak jej wójt powiedział kto i co, to się aż zalękła. Myślała, żem się przyszedł ojcowizny dopominać. Od razu uderzyła w płacz, jako z głodu ginie, kożucha na zimę nie ma, dziecko chore, krowa się sterała, strzecha gnije, stajenka się wali. Jak rozpuściła język, to dudniało niczym wymłynie. Dopiero wójd do niej, że ja nie myślę nic wydzierać, choć po sprawiedliwości połowa mi się należy, i no przyszedłem wykupić od niej wszystk grunt, chałupę i sad za gotowe pieniądze, skoro się ugodzimy, zapłacę od razu. Ino się upewni, co by se poszła z poręby, bo jakby została, nie pozbyłbyś się baby do śmierci. A jakże pamiętam ja dobrze, co ona za jedna? Tośmy też sprowadzili Walantego, organistę i kościelnego Pietra. Wtedy przy nich obój i przy wujcie zaprzysięgła się, że precz pójdzie do Aleksandrowic. Skąd jest rodem i tam sobie siedziała będzie przy bracie. A czerwieńce po połowie bratu, po połowie na dziecko przepisze. Tak my i skończyli w prędkości, bo wszystkim nam wiadomo było, ile tatuś mieli gruntu, a wujt obrachował, co to razem z chałupą warte. Wypłaciłem przy świadkach i spokój. Cóż, kiedy rola w dzierżawie. — rzekł Wojciech. — Poczekawszy to się poodbiera, a mnie znowu nie tak pilno. Mam dobrą służbę, chyba że... I znowu mu coś szarpnęło oczyku Marysi. — A dużo zapłaciłeś za ojcowiznę? — Oj, dużo. Trzydzieści cztery czerwone. Jeszcze chciała wydrzeć więcej no, wójt i nowójti tamci wzięli mnie w opiekę i przeperswadowali macosze, że gdybym się chciał prawować, to by nigdy tyle na jej dziecko nie przypadło. — Toś ty teraz pan całą gębą — rzekł Wojciech. I no czy będziesz umiał gospodarować? — Ocho, tatusiu! — zajaśka odpowiedział Wawrzuś, rad, że go może pochwalić. — Żebyście wiedzieli, jak on się na wszystkim rozumie. U pana miecznika w Niegoszowicach całym majątkiem zarządza. Uczył się przez pięć lat w grudzisku, a jakże? — Łaska boska, kiedy tak może i my starsi dowiemy się czego nowego od ciebie, he? — E, ja bym tam przez zapłaty za parobka do was przystał i no mnie weźcie. Odparł Jasiek niby żartem, ale Wojciechową pokornie za nogi objął i w kolano pocałował Spojrzał ukradkiem ku ławie przy piecu, a stary nie w bity odchrząknął srogo i palcem mu pokiwał Ale że się zaraz potem zaśmiał wcale wesoło, to i Jaśkowi niestraszna była owa groźba Kiedyśmy se już powiedzieli wszystko o co było, to trzeba się wziąć do tego co będzie Odezwał się Wawrzuś Ino się z wami przez jutrzejszy dzionek nacieszę. Pilno mi wracać do roboty, bo i te godziny ledwiem gwałtem wydarł mistrzowi. To się wie, rzekł Wojciech. Słowo święta rzecz. Ino raz nie dotrzyma i to ci nikt wiary nie da. Posłuchajcie więc, ponieważ główny wizerunek w przedstawia śmierć, w wniebowzięcie i ukoronowanie Matki Boskiej, przeto mistrz na swoją cześć przysiągł że poświęcenie ołtarza i pierwsze nabożeństwo odbędzie się 15 sierpnia, czyli w święto wniebowzięcia. Już się ino złoci, poleruje, szafa gotowa. Za jaki tydzień zaczniemy w kościele figury ustawiać i boczne obrazy na śrubach mocować. Żeby choć raz w życiu pomodlić się przed takim ołtarzem, westchnęła Wojciechowa. Do tegoż i moja mowa, wiecie, Matusiu. Musicie przyjść oboje z ojcem do Krakowa i na własne oczy widzieć wszystko. Czy się to biedny chłop dociśnie między pany? – rzekł Wojciech. Juści, pewno, że tłumy tam senatorów będą wedle króla miłościwego. Sławetna rada miasta, jego wielmożność pan burmistrz i kupców najprzedniejszych i mieszczanów znakomitych nieprzeliczony zastęp, jako że i głównie ono mieszczaństwo własnym sumptem ołtarz fundowało. Będzie i biskupów kilku, i księży co niemiara – ale nie troskajcie się, tatusiu, źle by było, gdybym ja swoich rodzicieli nie mógł wpuścić do kościoła, a gdy pięć aniołów te moje ręce wyrzeźbiły i proroków trzech, i świętego Wojciecha. A filarków, kroksztynów i Baldachimów, anibym się doliczył. I nose przyjdźcie we wilię święta pod wieczór, a rano pilnujcie tego wejścia co od strony świętej Barbary. Już ja będę wybiegał co chwila i upatrywał was. Nie wpuszczą nas. Wpuszczą jak żywo. Jużem se to wymówił u mistrza, a ten postara się o pozwolenie u infułata. Ksiądz infułat wie dobrze, w jakiej jałasce u mistrza wita i że mojej pracy niemało tkwi w onym ołtarzu. Chociażby mu książąt i królów nadwornym snycerzem był, większej chluby do śmierci nie dostąpię. Jako ta jest, że po społu z witem stwoszem pracowałem i najcelniejszym jego uczniem jestem. Bogu niech będą dzięki. Wyrosłeś mi na wielką pociechę synku, rzekł Wojciech serdecznie. Wawrzuś pocałował ojca w rękę, ale nie mógł się wstrzymać od maleńkiej zemsty za bolesne cięgi sprzed lat dziesięciu i rzekł, śmiejąc się. A pamiętacie, tatusiu, jakieście rzemień strzępili na mnie? Jak was ten mój kozik mierził? A markociliście się, że nic uczciwego nie wyrośnie z niedojdy? Nie po naszej woli się stało, wtrąciła swoje słowo matka. I no tak, jako chciał Pan Jezus i jako jest najlepiej dla Ciebie i dla nas. No, jeszcze całe jutro przed nami, zawołał ojciec. Nocyśmy zarwali niemało, kiedyż się wyśpimy? Chłopcy, nasiano do stodoły. Jutro skoro świt budzę obu, jęczmień będziemy wozić.